Hej, witajcie. Kurczę, może to trochę tak, żeby tej poświaty u góry nie było. Nie w poniedziałek w tym tygodniu. Nie było materiału, zresztą w ogóle. Te ostatnie dni byłem taki bardzo mało aktywny, bo nagrałem karierę w zeszłym tygodniu, potem nagrałem materiał na drugi kanał, a potem umilkłem. I tak jak ten tytuł mówi, że chyba czas trochę na przerwę. To znaczy postanowiłem, z racji tego, że jest bardzo dużo rzeczy, które się u mnie dzieją prywatnie, zawodowo, projektowo i wszystkiego, jak gdyby bardzo łatwo przyszło mi zapomnieć o tym, żeby nagrywać. A poza tym też, jak gdyby te materiały tematyczne, które wrzucam, one po prostu nie mają sensu przed samymi świętami, bo wszyscy mamy święta na głowie i nie chcę tak tracić fajnych pomysłów, wrzucać ich samolubnie, żeby je zobaczyła zamiast jednej osoby chociaż pięć. A poza tym tak sobie myślę, że niedługo będzie chyba 3 lata, jak prowadzę ten kanał i jestem w takim momencie, że pewne rzeczy będą się zmieniały i będę to oczywiście mocniej ogłaszał już w styczniu, bo to jest bardzo ciekawy rok 2021. Może najpierw tak, nie chcę teraz też nagrywać rzeczy, które mnie najbardziej w głowie siedzą, poza tymi, o których nie mogę jeszcze powiedzieć, ale to są duże frustracje związane z tym, co się dzieje na świecie. Z wirusem, z tym, jak dużo ludzi ma problemy, no i tego typu rzeczy bardzo źle na mnie jak gdyby działają i powodują, że nie chcę też gadać cały czas w negatywnych pewnych aspektach albo oszukiwać, że będzie dobrze, bo nie będzie w wielu rzeczach. Albo zanim będzie dobrze, będzie jeszcze długo, długo źle. Natomiast przyszły rok jest też takim rokiem dla mnie przełomowym, bo to jest rok, kiedy będę miał 40 lat. Urodziłem się w 1981 roku i jak na to nie spojrzeć, 2021 to taka magiczna data w życiu każdego mężczyzny. Śmieję się, ale ona zasługuje na pewnego rodzaju zmianę podejścia, tak sobie wymyśliłem. I broń Boże, nie mówię tu o kupnie samochodu bez dachu, bo najgorsze jest to, że ten wiek i to jest dla mnie tak odległe i tak niesamowite, że po prostu nie potrafię sobie w żaden sposób tego uporządkować i dlatego chyba będę potrzebował zmienić trochę to, jak nagrywam, o czym nagrywam, pojawi się nowa seria za tym idąca, żeby to po prostu ubrać jakoś inaczej słowa. Nie wykluczam, że pewnie teraz w okresie tym świątecznym trochę niedzielnego ultrasa wjedzie, bo będę chciał więcej biegać, skoro mogę sobie pozwolić na trochę więcej luzu. Poza tym jest też tak, że robię też rehabilitację w tym momencie i ona powoduje, że jestem bardzo zmęczony. Bo te masaże na przykład wczoraj miałem i on spowodował, że po prostu padłem po pracy, miałem ciężki dzień i już nie byłem w stanie nic więcej robić. Poza tym cały czas jest też u mnie taka wewnętrzna walka związana z tym, czy powinienem wrzucać, bo po prostu chcę. Czy jest to obowiązek. I to wszystko nakładając się spowodowało, że po prostu odpuściłem chwilowo. Raczej mój kanał na tym nie ucierpi, bo nie oglądają tego miliony. Natomiast widzę też pewne kierunki, które się sprawdzają i które powodują, że chcecie oglądać te materiały. I muszę się po prostu chyba na nich więcej skupić, a gdzieś w mniejszym stopniu opowiadać te bzdury, które w mojej głowie siedzą i może je po prostu trochę zminimalizować na tym kanale, bo tak naprawdę chciałbym nagrywać to, co przynajmniej komuś się przydaje i to, co ktoś chciałby obejrzeć, więc tak naprawdę z takiego punktu czysto marketingowego czy czysto pchania do przodu tego, no to muszę po prostu odpowiedzieć na popyt, jaki jest, prawda? Więc chyba będę chciał to zrobić, ale wymaga to takiego przemyślenia, resetu, odpoczęcia troszkę i zastanowienia się po prostu gdzie, jak, kiedy i po co te rzeczy robić, usiąść, poplanować i wtedy tak naprawdę zacząć na świeżo w 2021. Nazwijmy to taką mini przerwą, słuchajcie, po prostu taką mini przerwą świąteczną na sprzątanie, wietrzenie, mycie okien, chociaż dzisiaj leje akurat. I tego będziemy się trzymać, słuchajcie, a potem wrócimy w ten czy inny sposób, mądrzejsi albo i nie. Póki co ode mnie tyle. Nie wiem, kiedy będę w tym roku jeszcze, będę nieregularnie na pewno, ale chciałem życzyć wesołych świąt i zdrowia. To są dwie rzeczy, których życzę w tym roku, bo zawsze staram się mówić o tym, co ważne w moich życzeniach, więc wesołych świąt i zdrowia i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję za to, że jesteście, bo to też jest przemiłe, że znosicie to i oglądacie i możemy się wspólnie spotykać. Do zobaczenia. Hej!